Halo, halo, siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku ze Spidermana. Wracamy do Spidiego, dlatego że dzisiaj ma premierę trzecie, ostatnie DLC z tego zestawu właśnie do Spidermana. Dlatego będziemy musieli sobie do niego przejść z tego właśnie poziomu, bo fabułę główną mamy ukończoną na 100%. Haste ogrywaliśmy z kocicą, Turf Wars z Hammerheadem również, a teraz mamy Silver Lining? Tak? Dlaczego oni tego nie tłumaczą po polsku? W każdym razie zacznijmy to trzecie DLC, które wchodzi w skład dodatków City That Never Sleep, czyli miasto nigdy nie śpi, czy jakoś tak. Pewnie zacznie się to jakąś cutscenką. Musimy być na to przygotowani. No ale po miniaturce widać, że prawdopodobnie będziemy mieli cokolwiek wspólnego z tą agencją całą, nie? Saber, tak? No i panią tą taką, która kiedyś nas napadła od razu, zamiast powiedzieć dzień dobry, witam, ja tutaj będę pomagać w dochodzeniu, tak? Przeciwko demonom, a ona nie, ona mnie wzięła i spętała tymi wszystkimi... Mary Jane Watson, zastępczyni redaktora, początek notatek. To, co jeszcze kilka dni temu było napadem na bank, zmieniło się w brutalny atak na miasto. A lista ofiar ciągle rośnie. Zeszłej nocy kapitan Yuri Watanabe prawie zabiła Dona Maggi Hammerheada, przez co wylądowała na przymusowym urlopie. Podobno powiedziała szefowi, to mnie nie powstrzyma. Uwaga, wrócić do tego później. Coś czuję, że to nie koniec jej wątku. Tymczasem Hammerhead, który miał zginąć na miejscu, ożył i uciekł z aresztu. Policja poszukuje zbiega, ale brakuje solidnych tropów. Jego ludzie dalej wykradają broń i pojazdy Sable oraz coś związanego z niejakim projektem Olympus. Z tego, co udało nam się ustalić, to wspólna inicjatywa Oscorp i Sable. Technologia biousprawnień mająca zamieniać ludzi w niezniszczalnych superżołnierzy. Hammerhead jest bezwzględny, szalony i najwyraźniej niezniszczalny. Ale po kolei. Najpierw trzeba zlokalizować kryjówkę Hammerheada. Pytanie, co zrobimy, gdy już go znajdziemy? Pytanie, gdzie jest Felicia? Gdzie jest kobieta kot? Hej MJ, lecę za policją do fabryki Oscorp. Ludzie Hammerheada znowu szaleją. Wiesz coś o Yuri? Na razie nie. Tęsknisz za nią, co? No, tworzymy dobry zespół. Nie razem tak jak ty, ja, ale... Kobem. No wiesz. Wiem. Słuchaj, mam swojego człowieka w Oscorp. Mówi, że zwiększają produkcję sprzętu z projektu Olympus. Pewnie dlatego zwiry Hammerheada atakują tamtą fabrykę. Sable zawarła z Osbornem kontrakt na Olympusa w ramach układu, do którego doszło w czasie kryzysu oddechu diabła. Właśnie się dowiedziałam, że sprzęt ma być wywożony do Simkarii. Gdzie? Simkaria, ojczyzna Silver Sable. Kraj, w którym toczy się krwawa wojna domowa. Wiedziałeś o tym? Nie, nie no. Jestem na bieżąco z wiadomościami ze świata. Byłem zbyt zajęty wojną w Nowym Jorku. To dopiero historia. Opowiem ci w wolnej chwili. Chętnie. Byłoby miło pogadać o czymś innym niż Hammerhead. Może nie wywożę do Wakandy. Co byśmy po wszystkim zrobili sobie wakacje? Wakacje? Nie jestem pewny, co to znaczy. Dobrze cię rozumiem, ale oboje ich potrzebujemy. Zacznę je planować. Daj znać, co się wydarzyło w fabryce Oscorp. Jasne. A co ja zrobiłem? Kurde. Straciłem moją super szybkość. Dobra. Lecimy. Do fabryki. Cyk. Cyk. I jesteśmy na miejscu. Aha. Jacyś nowi wrogowie chyba, coś mi się wydaje, bo takiego jeszcze opancerzonego nie było wielkiego. Był wielki, ale normalny wielki. No dawaj! A to co? Konkurs tańca? Uwielbiam to! Teraz ja! Spoko ta twoja nowa zbroja, ale trochę tęsknię za twoją stylówką gangstera z lat 70. Zabić kliny! Kolego! Bez przerwy zwracam! Out mi stąd! Spotykacie się rozrywkowo poza pracą, czy łączy was tylko profesja? Ta wasza organizacja rozrosła się trochę za szybko. Być może wcale się nie znacie. Chętnie was sobie przedstawię. Vini, oto Vini. Vini? Vini.
No chyba Dlaczego go śmieje. Nikt się nie śmieje? No bo to nie jest śmieszne. Chwila, a co jeśli nikt się nie śmiał, bo serio każdy z was to wini? Albo to po prostu nie jest śmieszne. I ciebie, Lini, i wszystkich pozostałych. Dobra, porobiony. O, szysz, ty w życiu! Nie wierzę! Okej, idą tu. No dobra, pytanko, co ja mogę im zasponsorować. Niestety. Ten się nie dam nabrać. Okej, to mamy. W takim razie teraz jakby trzeba było tego obić. Pytanie, czy normalnie? Nie twoja kategoria wagowa! Ej, mimo tego, że jest takim wielkim typem. Okej, wiecie co? Dobra, spierdzielam. No właśnie, zaraz musiałem się ze sobą schować. Okej, mamy to. Boy! O nie, jeszcze ci goście na plecakach odrzutowych. Jeszcze mi dajcie tych gości z tarczą i już w ogóle będzie przesrane. Co oni mają? Skąd oni mają taką w ogóle technologię? No weź, Spider! No co? Zagrajmy w uratuj psy! To niemiłe. Plecaki odrzutowe naprawdę? Hej, zasadkowicze! Gdzie was kolega? Co to jest? Nic nie mówicie, a? Pewnie mnie nie słyszycie przez te jetpacki! Dość tego! Brać go! Fajne jetpacki! Gdzie takie dostanę? Niech zgadnę, wypadły z ciężarówki, co? Wiecie, może zamiast tak ciągle kraść, sami zaczęlibyście coś wytwarzać. To dużo bardziej satysfakcjonujące. Może wtedy nie bylibyście wiecznie wkurzeni? Dobra, porobieni. Dobra, gdzie oni są? Dobra, porobiony. Kolejny. Dobra. Świetnie. I jeszcze jeden chyba w powietrzu był, nie? Jeszcze jeden w powietrzu jest taki. No co za... O, nie chcę tego. Okej, duży. Co będzie bolało? Świetnie, na raz. A reszcie bym zasponsorował. Zaraz się dobrze. Ła, chyba wszystko, co? No ale tego nie uratowaliśmy. Dobrze się bawisz. Spidey? Hej, hej, hej! Chodź tu! Wyzywam cię! To normalne wyzwanie, czy raczej takie... epickie? To twoje? Nie? A szkoda, bo byłoby super. O! Pani Sablino! No co, ona porąbała ją? W porządku? Tak. Tak. Co za spotkanie? Dla kogo pracujesz? Dla Hammerheada. Gdzie jest ten Hammerhead? Wow, wow, chwila! Czy możemy skoczyć na kawę i pogadać jak normalni ludzie? A tak w ogóle, czadowe to lewitujące coś. Powiedz mi, co wiesz. Lepiej mi się mówi bez spluwy przy twarzy. Liczę do trzech. Tylko odłóż broń.
Raz. Ty tak na serio? Dwa. Sześć, dziewięć, 1500. Trzy. No, paniusiu. Powiem wam, że jeżeli chodzi o tę walkę, to jest przerąbane. Może kilka odprężających oddechów. Wdech, wydech, wdech, wydech. Mów, gdzie znajdę Hammerheada. To jest przerąbane. Może przestańmy się bić i poszukajmy go razem. Razem? Nigdy. Co ja takiego zrobiłem? Chwila, chyba nie słuchałaś podcastu Jamesona. Miałeś bronić tego miasta. A jednak pozwoliłeś temu Hammerheadowi ukraść całą moją broń i zapasy. Na nic nie pozwoliłem. Przeciwnie, staram się go powstrzymać. To kiepsko ci idzie. Bardzo. Ała, ała, ała. Aj, ostro. Ale masz rację. Kto wie, może nawet potajemnie z nim współpracujesz. Ło, to mnie obraża. No, to ja się obraziłem. Najwyraźniej. I nie ufam ci. Nie wchodź mi w paradę, bo poniesiesz konsekwencje. Nie wchodzisz mi w paradę, kiedy ty co? No kurde. Powodzenia. On nie z tych, co szybko umierają. Bo mnie nie spotkał. No co za typiara. Ale mnie wkurza. O, jaka ona jest irytująca. Tak bardzo jest irytująca. Strasznie jest irytująca typiara, no. Ma tą tarczę swoją. No nie wierzę nim. No po prostu jest jak na normalny poziom, to walka z nią jest po prostu jedną wielką porachą. O Boże, udało się coś popchnąć do przodu. Niech cię! Co ci się stało? Nie miałaś być dobrym gościem? Jestem dobra w tym, co robię. Szkoda, że jej ten płaszcz nie wciągnął. I nie jestem gościem. W te jej... Chyba się nie zrozumieliśmy. Kręciołki. Jeszcze mu splnęła w twarz. A co, podziękujesz mi, nie umierając? No, widzę, że bardzo, bardzo twarda babka z niej, ale już mnie irytuje, więc bardzo chętnie bym ją porobił następnym razem. Zgadnij, kto wrócił. Silver Sable, wiem. Skąd wiedziałaś? Taką mam pracę, że muszę wiedzieć. Pewnie chcę powstrzymać Hammerheada przed wykradaniem jej dostaw. Rychło w czas. Możecie połączyć się. Zabrała za to. Tak, cóż, to raczej mało prawdopodobne. Zamierzam przyjrzeć się bliżej wątkowi Simkari. To... Co jest? Ta rozmowa zmierza donikąd! Skrubol. Skrubol? Jak ty... Szybko, leć na róg ósmej i Perlman! Zanim ja i moi fani umrzemy z nudów! No to kurde, swoich fanów powinnaś jakoś zabawiać. Co, ja mam twoich fanów zabawiać? Ech. A, ale zaraz. Mieliśmy też informację o tym, jakoby mielibyśmy mieć nowy strój. Więc zobaczmy, jaki tutaj kostium się nam szykuje. Nowy kostium. I nowy kostium to jest ten. Ua. Iron Spider. Armor MK1. Okej, okay, to mi się nie podoba. Ten jest nie wiadomo jaki, ten jest nie wiadomo jaki i ten też jest nie wiadomo jaki. A ten? O! Chętnie. Też taki dosyć, można powiedzieć, uniwersalny i standardowy chyba. Chociaż z tymi białymi stawkami się naprawdę podobał. Sobie pewnie do niego prędzej czy później wrócę. Dobra, co tu się dzieje? Pyk. Halo? Znowu drony. A, oto mój ulubiony pajęczy superbohater! Gotowy na trzeci sezon? W sensie trzecie DLC. O, zamiś smuta na uśmiech! Uszczęśliwiamy miliony fanów!
Mam naprawdę wielkie plany na ten sezon. Jak osiągniemy 50 milionów followersów, zrobię wypasioną imprezę dla wiernych fanów. 50 milionów followersów, masz 27 tysięcy followersów. Duża impreza, co? Zdaje się, że to świetna okazja, by załatwić ją na dobre. Ale na razie nie będę się wychylał. Nowe akcje. Nowe akcje. Pytanie, czy ja chcę wyzwanie bojowe? Mam nadzieję, że będzie na imprezie w Realu. Realu? Zaczynam gadać jak ona. Muszę wsadzić ją za kratki, zanim się w nią zamienię. Wyzwanie bombowe. No dobra, spróbujmy sobie. Gotów? Spróbujmy sobie tego wyzwania bombowego, bo pewnie jest to coś nowego, nie? Jeżeli chodzi o wyzwania. Hej, Spidey, wiesz co niedługo wybuchnie? Bomby, które przy okazji rozwalą pół miasta! Okej, dobra. Dzięki wielkie za info. Naprawdę muszę przerwać ten stream, ale najpierw zabawa w sapera. Pewnie na czas, tak? Skrubol są poza kontrolą. Let's go. No, szybko, Spidey! Dobra, tutaj mamy pierwsze. Coraz cieplej! Jak mogłeś jej jeszcze nie zauważyć? Zaraz. Aha, czyli bicie w... Wykorzystaj cele fotobomby, aby zdobyć dodatkowe punkty. Zdobądź maksymalną liczbę punktów, wykonując fotobombę, kiedy pasek OMG Scrollball jest pełny. Aktywuj fotobombę, rzucając ładunek poznaczony cel. Ale nie mam już żadnego chyba, nie? No, nie ma. Ale zaraz! Ale jak? A, czyli cokolwiek, tak? Mam tam rzucić, a nie... Co to ma być? Godzinka dla amatorów? Kumam. Kumam. Co prawda zbyt późno skumałem, mam wrażenie. Ale kumam. Jesteś na dobrej drodze! OMG! Bliżej już nie dasz rady podejść! Okej. No i nie mam niestety nic, co bym mógł rzucić. Jest. OMG, super. Odjazd! Jesteś zawodowcem? Kurde, problem jest taki, że nie starczy mi czasu. Dalej, Spidey! Do góry, Spidey! Jesteś tuż obok! No! Okej. Oj, za wcześnie, ale dobra. Na wszystkim się trzeba tutaj skupić. Nie wiem, czy mi się uda tam dolecieć. 30 sekund. Zaraz, to jest ruszający się cel. What? Za tą ciężarówką. No to jest ruszający się cel, ej, to jest nie fair. Zapiał, no. O! 10 sekund! No nie wierzę! Najgorsze są te zakręty! O! Za późno! Ciulło! Dobra, porzucamy to wyzwanie, nie będę robił tego jeszcze raz. O, jak ja nienawidzę czasówek w grach! Poirytowałem się troszeczkę. Naprawdę, te wyzwania Screwball są takim cierniem w tyłku. Masakra. Hey MJ, sorki za tamto. Miałem do czynienia ze Screwball. Znowu. Ostatnio w twoim życiu jest sporo kobiet. I każda to wyzwanie. Poza tobą oczywiście. Uważasz, że nie stanowię wyzwania? O, najgorzej. Nie? Zawsze. Chyba, że chcesz, żebym tak uważał, to wtedy rzucasz mi same mądre i dobre wyzwania. Zgrabnie. Dziękuję. Okej, wracam do planów Hammerheada. Zadzwonię, gdy wymyślę jakieś wyzwanie. To ja pochuśtam się po mieście i porobię jakieś spiderowe rzeczy. Spiderowe rzeczy. To jest najgorsze są takie właśnie pytania pułapki, nie? Typu kobieta mówi, że ale to co, to ja nie stanowię wyzwania? Jak powiecie, że nie stanowi wyzwania, to ja nie stanowię wyzwania? Potrzebuje pomocy w dzielnicy finansowej. To mogą być ludzie strony, lepiej to sprawdzę. A z drugiej strony, jak powiecie, że stanowi wyzwanie, to co, sprawiają ci problemy, tak? Kurde, i są sytuacje dwie bez wyjścia, nie? Trzeba zgrabnie to ograć.
Cóż my tu mamy? Czyżby jakieś nowe wyzwania typu takie pomniejsze? Hej Peter, tak ty się dzwonię. Jesteś zajęty? No jak zawsze jestem zajęty, wiesz? A jak tam praca domowa? Chodzi ci o szkolną czy o pajęczą? Obie, ale najpierw szkolna. To już ogarnięte w całości. Teraz siedzę nad pajęczą, ale... Czemu każesz mi robić zadania z fizyki i matematyki? Nie powinienem ćwiczyć z wyrzutniami sieci i gadżetami? Bo w zdrowym umyśle dobry pająk. Niezapowiedziana kartkówka. Jeśli puścimy 40-metrowe wahadło zaczepione pod kątem 45 stopni, jak bardzo się ono obniży? 11,72 metra. Czemu to ważne? To ważne, jeśli to ty jesteś wahadłem. Że co? O! Zaraz, to ty wykonujesz te wszystkie obliczenia na bieżąco podczas bujania się po mieście? Muszę. I ty też będziesz musiał, jeśli chcesz się nauczyć. Wow, nie miałem pojęcia. No dobra, to wracam do roboty. A, kurde, widzieliście? Jak go porobiliśmy? Fizyka ważna jest w bujaniu się na sieci i bujaniu różnych ciężkich rzeczy na swojej sieci. Otwieraj! Bo otworzymy za ciebie! Dajcie mi spokój! Muszę dotrzeć do kierowcy przed nimi. Pomoc jest w drodze! Powstrzymuj przeciwniku przed włamaniem się do pojazdu, dopóki nie przyjedzie policja. Easy. Wolałem was, gdy zajmowaliście się gospodarką odpadami! Coś jeszcze? Ale oni wezwali wsparcie, tak? Okej. Wezwij się wsparcie! Jeszcze Spidermana! Walcz z drzwiami! Gdzie on jest? Zostaw drzwi! Czego się typujesz do tych drzwi? Nikt cię nie poprosił. Dzień dobry, są drzwi? Okej. Uwaga! Przyklejanko! O kurde, dużo was tu! Nie zbliżać się! Proszę! Nie! Przyleźli ci goście! O Jezu! Ej, to będzie dosyć problematyczne, wam powiem. Bo ich jest sporo. Nie będę w stanie wszystkich jakby trzymać z daleka od drzwi. Pyk, porobion. Chyba wszyscy. Tak. Uła. Nikt tak nie poprawia humoru. Obrona jak sprzętu. Zadyma z bandziorami. Nice. Dzięki, Spidermanie. Było blisko. No nie ma sprawy, piątka. Zajmiemy się resztą, Spidey. Piątka. Sprzęt nigdzie się nie wybiera. Taki handshake, którego nie było. Hey MJ, co tam? Zbiry Hammerheada atakują placówkę wysyłkową Oscorp przy Seaport. Dobra, pędzę tam. Pędzę. Wiem, że Hammerhead zdążył już ukraść większość broni Sable i sporo wyposażenia z policyjnego magazynu. Teraz kradnie Sable sprzęt, który miał jechać do Simcarii. Gdzie on to wszystko trzyma? Pojęcia nie mam. Gdybyśmy znali odpowiedź, moglibyśmy go odciąć od zapasów. Może jak naniosę działania jego zbirów na mapę miasta, uda mi się ustalić adres. Dobry plan. Hej, no więc poczytałam więcej na temat sytuacji w Simcarii. Rządzący tam dyktator atakuje własny lud. Sable próbowała samodzielnie zbroić rebeliantów, żeby mogli się bronić, ale przegrywa. Czyli Hammerhead kradnie to, co jest jej naprawdę potrzebne. Dlatego jest taka wściekła i zdesperowana. Może, choć wydaje mi się, że ona zawsze jest wściekła. Jest kobietą. Dam znać, jak się czegoś dowiem w tej placówce. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek ze Spidermana, z tego DLC. Prawdopodobnie również będzie podobnej długości, które co poprzednie. Pewnie tak to jakoś wycyrklowali. W każdym razie dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i do zobaczyska. Jutro prawdopodobnie. Na razie, pa, pa!